No, co ja tutaj mogę powiedzieć? Za wiele. Konsekwentnie po prostu zagraliśmy przez cały mecz i myślę, że to przyniosło te dwie bramki, mogło przynieść kolejne. Uważam, że w defensywie, mówię, tworzyło to kolektyw, jako cała drużyna, nie tylko jako formacja obronna i przeciwnik praktycznie nie stworzył sobie za wiele tych sytuacji klarownych. Było jakieś tam zamieszanie, no ale to mówię, to łatwo jest po prostu wrzucać gdzieś piłki w pole karne i liczyć na łut szczęścia, więc uważam, że po prostu mówię, cała drużyna zagrała konsekwentnie i w obronie, i w ataku i z tego stworzył się ten wynik 2 do 0. Rozmawiałem tydzień temu po meczu z Termaliką Nieciecza z Michałem Gliwą i pytałem się jego, czy pamięta jakąś serię czterech meczów bez straconej bramki. Ja ciebie się teraz zapytam, czy pamiętasz taką serię u siebie, pięciu meczów bez straconej bramki? Nie, ja osobiście nie miałem jeszcze takiej serii w piłce seniorskiej. Myślę, że nawet w piłce juniorskiej też taka sytuacja się nie zdarzyła, więc tylko po prostu pracować dalej ciężko i być świadomym tego, że każdy kolejny mecz nie jest taki łatwy, jak może się wydawać, i po prostu trzeba do niego podejść z głową, dobrym nastawieniem i pracą, tak? Przez cały mecz. Przed Wami wyjazd do Krakowa na mecz z Garbardzią, gdzie teraz siłą rzeczy, chcąc czy nie chcąc, Raków w każdym kolejnym spotkaniu jest faworytem. No, taką sobie sytuację stworzyliśmy. Mówię, no przed sezonem myślę, że też wiele osób stawiało nas w roli faworyta. My po prostu mamy to potwierdzać na boisku w każdym kolejnym meczu. Za darmo nikt nam punktów nie odda, też się nie położy, więc mówię, jadąc teraz do Krakowa, tak samo trzeba udowodnić, że to jesteśmy my tym liderem i że na to zasługujemy i po prostu zrobić swoje, tak? W każdym kolejnym meczu na to pracujemy ciężko. Bo tak jak powiedziałem, nie jest to tak łatwo, jak się wydaje, że te zwycięstwa nam przychodzą od tak. Na pewno kawał dobrej roboty drużyna wykonuje, każdy z osobna, więc no mówię, tutaj tylko jechać i być skupionym na tym, co mamy zrobić w niedzielę. No, pierwsza połowa trochę taka nachodzonego. Zabrakło jakby więcej jaj w polu karnym przy dośrodkowaniach. A w drugiej połowie wyszliśmy na ten mecz jeszcze bardziej zmotywowani, zmobilizowani i szybko strzeliliśmy bramkę. Potem poprawiliśmy na 2-0 i tak naprawdę wygraliśmy zasłużenie, uważam. Byliśmy lepszą drużyną. Wspomniałeś o tej pierwszej połowie. Faktycznie tych sytuacji było mało, bo ja sobie przypominam tę poprzeczkę Miłosza Szczepańskiego, a później może jeszcze jakiś strzał z dystansu i później jeszcze jedna główka Szwarca. To chyba troszkę było mało jak na waszą postawę, bo do czego się przyzwyczailiśmy, to jak zwykle prowadzicie grę. No zgadza się, prowadziliśmy tak naprawdę całą pierwszą połowę tą grę, ale jakby nie było efektów, nie było celnego dośrodkowania. Mówię, takiej pazerności na bramkę nie było i tego zabrakło w pierwszej połowie. Dwa trafienia premierowe twoje dla Rakowa, dwa strzały głową. I tak, z jednej strony na pewno zadowolenie, bo w końcu te bramki padły po tych dwóch, trzech spotkaniach i można się cieszyć. Natomiast mógł być hat-trick, czyli też chyba troszkę niedosyt. No, niedosyt lekki jest, ale tak naprawdę cieszę się z tych dwóch bramek. Cieszę się przede wszystkim, że wygraliśmy mecz. Czy to ja strzelam, czy kto inny, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne są 3 punkty i żebyśmy w tej tabeli pieli się coraz wyżej. Chociaż jesteśmy na pierwszym miejscu, więc żebyśmy tą przewagę utrzymywali albo i powiększali.